Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Marcin. Zapraszam was dzisiaj na zapewne oczekiwaną przez was recenzję słuchawek SteelSeries Siberia Row Prism, czyli najtańszy model słuchawek z nowej serii Prism. Jest to model nie do końca nawiązujący do typowych słuchawek SteelSeries Siberia V2, V3. Korzystano w nim z zupełnie inny system zawieszenia pałąka. Taki powiedzmy sobie klasyczny system. Nie ma tutaj tego systemu lubianego z Siberii V2 chociażby. Natomiast system jest również bardzo fajny i bardzo dobrze się sprawdza. Cena tych słuchawek od 220 zł w tej chwili zaczynają się ceny w internecie. Tak więc jak na SteelSeriesa słuchawki dość tanie i jedne z najtańszych w tej chwili w ofercie firmy w ogóle. Generalnie jeśli chodzi o same słuchawki, powiem wam, że w większości zaskoczyły mnie bardzo pozytywnie i w tej cenie już na początku recenzji mogę je polecić, ale oczywiście oglądajcie dalej, dowiecie się dużo, dużo więcej. Tak więc zaczynamy. Ok, moi drodzy, tak więc oto one, SteelSeries Siberia Row Prism, najtańszy model serii Prism w tej chwili. Na początek może garść podstawowych informacji. Cenę już powiedziałem, natomiast jeśli chodzi o pasmo przenoszenia, te słuchawki mają takie standardowo często spotkane pasmo, czyli od 20 Hz do 20 kHz. Impedancja wynosi 32 ohmy, natomiast czułość jakieś 97 dB. Tak więc są to takie standardowe wartości spotykane w większości słuchawek w tej kategorii cenowej. Słuchawki do komputera podłączamy 1,5-metrowym kablem zakończonym wtykiem USB, co oczywiście oznacza, że te słuchawki mają własny układ dźwiękowy. Co to oznacza dla przeciętnego gracza? Jeśli macie w komputerze słabą kartę dźwiękową jakiegoś Realtek'a zintegrowanego z płytą główną, wtedy te słuchawki zagrają prawdopodobnie lepiej niż inne słuchawki, by dały radę na tej waszej karcie. Natomiast jeśli macie dobrą kartę naprawdę z górnej półki dźwiękową w komputerze, wtedy po prostu nie wykorzystacie jej potencjału z tymi słuchawkami. Jako że podłączamy je przez USB, omijamy całkowicie układ dźwiękowy komputera i korzystamy z tego, co jest zbudowane w te właśnie słuchawki. To jest i plus i minus, ponieważ jak powiedziałem, dla ludzi, którzy mają dobre karty dźwiękowe, będzie to jakiś minus, ponieważ nie podniosą sobie w żaden sposób jakości dźwięku. Natomiast dla użytkowników laptopów czy po prostu komputerów z zintegrowanym systemem jest to jak najbardziej plus. Ten wbudowany system dźwiękowy nie jest jakiś najwyższych lotów, nie jest także zły. Jest to naprawdę przyzwoita karta dźwiękowa. Przy okazji, jak widzicie, słuchawki też mają podświetlenie. Podświetlenie jest w 16,8 miliona kolorów, tak więc możemy sobie tych kolorów wybrać naprawdę sporo. Może to być stały kolor podświetlenia, mogą to być także przechodzące kolory w siebie, możemy to sobie skonfigurować w SteelSeries Engine 3. Zobaczcie, teraz troszkę przyciemniłem, żebyście mogli sobie podziwiać te efekty. To jest właśnie efekt przejść tych kolorów. Tak więc o podstawach sobie powiedzieliśmy, za chwilę też usłyszycie test mikrofonu, a moi drodzy, mikrofon jest tutaj, jak widzicie, to jest takie mało wystające coś, nie ma tutaj wyciąganego mikrofonu, nic z tych rzeczy, po prostu jest taki otworek, który nagrywa nam dźwięk. Ale mikrofon o dziwo sprawdza się nawet, posłuchajcie go sobie za chwilkę. Teraz jeszcze szybko przejdźmy do wykonania. Wykonanie jak za 200 zł powiedziałbym, że nie jest złe, natomiast też nie zachwyca. Jeśli chodzi o plastik pałąka, no to jest on w miarę gruby, taki średniej jakości, ani dobry, ani tandetny. Widzicie, pałąk jest dość elastyczny. Prowadnice mam niestety plastikowe, ale dość dobrze jest to wszystko osadzone. Rozregulować słuchawki możemy dość mocno i jak słyszycie, sprawuje się to wszystko w miarę nieźle. Tu mamy napis SteelSeries, logo producenta. O, w tej chwili myślę, że to widać. Kontynuując, mamy bardzo, bardzo mięciutką poduszeczkę tutaj, obitą przyjemnym w dotyku materiałem. Tak samo jeśli chodzi o wypełnienie tych muszli, też mamy mięciutkie wypełnienie. Też bardzo fajny, oddychający materiał. W tych słuchawkach nie ma skóry, no ale jest to też taka wersja budżetowa, więc jest to zrozumiałe. Natomiast co do tych nauszników, są naprawdę bardzo przyjemne. Jak widzicie, przestrzenie są duże. W moim przypadku nie zakrywały całego ucha. Delikatnie uciskały końcówki uszu, ale jest to wszystko tak miękkie, tak delikatne, że nie powodowało to żadnego dyskomfortu, nawet po 2-3 godzinach użytkowania. Tak więc pod względem komfortu daję tym słuchawkom najwyższą ocenę. Pod względem materiałów jest przeciętnie. Chociaż oczywiście te słuchawki nie rozsypią nam się w rękach, swoje zniosą. Natomiast spotykałem się z lepszymi materiałami, oczywiście też w słuchawkach droższych. Chociażby poczekajcie na recenzję tych prawdziwych V3, tam też mamy full wypas, a w wersji Elite, no to
tam już jest luksus. Natomiast myślę, że podsumowując, jak na tą cenę, te materiały i ten komfort jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Nie ma co się czepiać szczegółów. Jak sobie zobaczycie dalej to obudowy tych muszli, też mamy fajny biały plastik. Wszystko jest, myślę, tej samej jakości. Oznaczenie słuchawki lewa, prawa. I w sumie jeśli chodzi o sam wygląd tych słuchawek, to by było już wszystko. Teraz zrobimy test mikrofonu, a później podsumujemy sobie wrażenia z użytkowania ich w grach i przy słuchaniu muzyki. Tak więc oglądajcie dalej. No dobrze, moi drodzy, w tej chwili zrobimy sobie jeszcze test mikrofonu. Nie bardzo mam go jak przybliżyć do ust, ponieważ jest wbudowany w słuchawkę. No ale dobrze, w tej chwili słyszycie jeszcze dźwięk z kamery i już odpalam program do nagrywania. Ok, w tym momencie możecie słyszeć mój głos płynący z słuchawek, a raczej mikrofonu słuchawek SteelSeries Siberia Rode Prism. Ustawiony na 100% swojej głośności, bez żadnego podbijania mocy tego dźwięku. Przy okazji zapomniałem Wam powiedzieć o wadze słuchawek, ponieważ jest to też ważne, więc powiem teraz. Waga słuchawek wynosi jakieś 225 gram, więc jest to dla mnie waga jak najbardziej do zaakceptowania. Taka waga średnia, ani nie są ciężkie, ani nie są też jakieś ultra lekkie. Przy swoim komforcie, przy tym całym wypełnieniu, które bardzo fajnie sprawdza się w praktyce, ta waga plus komfort to jest po prostu świetne połączenie. No a jak spisał się mikrofon, mogliście w tej chwili sobie posłuchać. Pozostawiam Wam ocenę jakości tego dźwięku. Moi drodzy, podsumowanie, SteelSeries Siberia Rode Prism w swojej cenie to naprawdę bardzo dobre słuchawki, grające naprawdę przyzwoicie, do muzyki nadające się dobrze, chociaż nie rewelacyjnie, do gier nadające się naprawdę bardzo dobrze, posiadające własny układ dźwiękowy, który jest w niektórych przypadkach dużym plusem i przy okazji będące bardzo, bardzo wygodnymi i dość dobrze przemyślanie zaprojektowanymi słuchawkami. Do mikrofonu to sami mogliście ocenić. Myślę, że mogę je polecić jako słuchawki uniwersalne. W tej cenie naprawdę bardzo dobry produkt. Ze swojej strony polecam. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tej recenzji. Oczywiście zapraszam Was też na inne filmy, na kolejne recenzje. Zaglądajcie często na kanał i na mojego Facebooka, bo codziennie praktycznie jest coś nowego. Pozdrawiam Was, cześć!